siła dyskretnego radykała polega na tym, że on przez tą swoją, przez taki swój prosty upór, wiecie, nie to, dyskretny radykał nie jest człowiekiem, który jedzie na konflikcie. Nie jest człowiekiem, który po prostu jedzie na zderzenia, prawda? Nie. On po prostu trochę kamykiem w bucie, jest sympatycznym, uprzejmym członkiem organizacji, który po prostu jest wierny paru swoim prostym zasadom i maksymalizuje to, co mu się udaje zrobić. To oznacza, i to bardzo dobrze widać w badaniach Meyersa, że ujawniają się inni dyskretni radykałowie. To znaczy, w waszej radzie pedagogicznej jest jeszcze przynajmniej kilka osób, które myślą dokładnie o tym. Tylko nie mają jakby tej gotowości, którą wy macie w sobie. I one się pojawią obok was. I gdy wy będziecie schematycznie zaznaczać swoją osobność, to one się pojawią obok was. I to oznacza, że zbudujecie grupę sojuszną. A zbudowanie takiego sojuszu, 4, 5, może 6 osób w radzie pedagogicznej, to jest potęga. Znaczy, 6 osób, które zaczynają nawzajem się wspierać, tak? I które już te od tej pory mogą robić rzeczy naprawdę prowokacyjne, tak? Znaczy, na przykład zacząć się odwiedzać i robić sobie obserwacje koleżeńskie. Tak? Nie na takiej zasadzie, że wszyscy macie obserwacje koleżeńskie. To jest sprawa dyrektora, gdzieś trzeba to zrobić. Ale my po prostu chodzimy na obserwacje koleżeńskie. My po prostu pracujemy nad swoimi kryteriami. My po prostu staramy się eksperymentować z takim, jakim modelem oceniania. I tak dalej, i tak dalej. To taka szóstka, w którą działamy, to jest potęga. Tak? Ona jest potęgą po pierwsze dlatego, że człowiek w ogóle jest raźny w gromadzie. To jest naprawdę niebagatelna rzecz. Tak? I takiej grupie już bezpiecznie możemy sobie opowiedzieć o naszych frustracjach. To też jest potrzebne. I to jest jakby kawałek jeden. Drugi kawałek jest taki, że jesteśmy wtedy bardziej zaraźliwi. Tak? I wreszcie trzeci kawałek, jeszcze mi się wydaje istotny, jest... właśnie chciałem powiedzieć, że jest bardzo istotny, ale jest istotny, tylko oczywiście w tej chwili zgubiłem wątek. Chciałem powiedzieć o tym, dlaczego tak ważne jest Arugiej. Dlaczego ważne jest tak ważne jest posiadanie sojuszników. Dlatego, że zwłaszcza kiedy wprowadzamy jakieś istotne zmiany w uczeniu się, takie, które idą pod prąd tejże szkoły, to musimy pamiętać o tym, że to, czego my uczymy dzieci, tego inni nauczyciele oduczają. Jeżeli my uczymy dzieci, nie uczymy się dla stopni, to inni nauczyciele systematycznie oduczają tego dzieci, mówiąc, uczycie się dla stopni. Jeżeli my mówimy dzieciom, zobaczcie, jakie fajne jest uczenie się, to inni nauczyciele systematycznie oduczają tego, mówiąc, trzeba się tego uczyć, bo będzie na egzaminie. Tak? Krótko rzecz biorąc, jest takie siłowanie się. Tak? Teraz, jeżeli ja nie wiem, jestem nauczycielem osób, tak? I mam godzinę tygodniową i nie mam sojuszników, to jest masakra. Tak? Znaczy ja przez godzinę w tygodniu będę uczył, a pozostali moi koledzy przez pozostałe 34 godziny będą ich oduczać. Ale teraz wyobraźcie sobie, że w tym sojuszu mam matematyka i kolegstwo. To jest 11 godzin. 1/3 ich tygodnia. To już tylko ta trójka po prostu. Wiecie, jeżeli w sojuszu macie matematykę i kolegstwo, po prostu rozwalacie, tak? Teraz jeszcze dołączcie do tego, powiedzmy, WF-istę i chemika, po prostu zgarniacie połowę godzin tych dzieci. Jeżeli to są jeszcze ludzie z tego samego zespołu pracowego, to już jest po prostu taki impet, prawda, że to po prostu musi uruchomić lawinę, to nie ma rady. Tak? Znaczy, jeżeli na 15 godzinach z 30 dzieci dostają kryteria, no to się musi zmienić. Tak? Ta strategia bycia dyskretnym radykałem, począwszy, jak powiedziałem, od mówienia po prostu, tu jestem, tak? Nie mogę inaczej, aż do miejsca, w którym tworzę sojusz i zaczynamy systematycznie w grupie pracować, nie narzucamy niczego razu, tak? Mówimy, hej, zmieńcie. Nie, my się zmieniamy. To jest strategia, która sprawia, że organizacja się zmienia, tak? Znaczy instytucje się zmienia. Tak? Instytucje nie zmieniają się przez radykalne zmiany. Nie zmieniają się przez to, że dyrektor wychodzi i mówi, on dzisiaj wprowadzamy oceny kształtujące. On wychodzi, mówi to, wszyscy mają to w nosie, grupa naiwniaków próbuje to wprowadzać przez 2 miesiące, później też rezygnują. Pod koniec roku dyrektor się pyta, czy wprowadzamy oceny kształtujące, bo w międzyczasie zapomniał, że wprowadzamy, ale ponieważ we wrześniu to powiedział, to w czerwcu się zapyta, czy wprowadzamy. My mówimy, staramy się, ale napotykamy trudności. On mówi, trudności muszą być, wprowadzajcie dalej. Prawda? Będziemy wprowadzać. I już od września wszyscy byśmy spokojni i już się nikt nie zajmuje. Więc to w ten sposób oczywiście
się do zmiany nie dokonuje. Tak? Zmiana dokonuje się tak naprawdę przez powolną adaptację. Tak? To znaczy przez to, że system powolutku się zmienia i dopasowuje. Tak? Z roku na rok. Na skutek tego, że najpierw jakby jest jeden kamyk, w gruncie trzy kamyki, w gruncie pięć kamyk, w gruncie te kamyki trochę rosną, w tych grunkach. Po prostu trzeba zacząć inaczej chodzić, albo zmienić ścieżki, zmienić kroki i tak dalej. Tak?